5 ton chemikaliów postawiło na nogi strażaków i policję. Zagrożenia nie ma, bo chemikalia są popakowane, jednak już wiadomo, że są przeterminowane. Po części powodem całej akcji jest fakt, że dzierżawca terenu od kilku miesięcy nie wnosił stosownych opłat i nie zabierał swoich materiałów. Ze wstępnego rozpoznania wynika, że materiały to chemia budowlana wykorzystywana przez niemiecką firmę posadzkarską zarejestrowaną w kraju. Materiały zostały składowane w Krzeczynie Małym, chociaż umowa na dzierżawę bazy wygasła, bo przedsiębiorca przestał za nią płacić, mówi Janina Stefanko, przedstawicielka właściciela terenu. Pozostawił, porzucił po prostu materiały. Trudno powiedzieć, czy są to bezpieczne, czy niebezpieczne. To dopiero chyba okaże się. No i nie chcę ich podjąć. Część jest przeterminowanych, tu już porzuconych materiałów. Trudno. Co to są za materiały? To są materiały do produkcji, po prostu usługi wylewania posadzek, bo oni się tym zajmują. To jest niemiecka firma? To znaczy, no, ale ma działalność gospodarczą na terenie Polski zarejestrowaną. To jest bardzo krótko wynajmową, od czerwca ubiegłego roku do października, gdyż nie płacił później czynszu. Wypowiedzieliśmy umowę dzierżawy i od października do chwili obecnej nie chce zabrać tych materiałów. W takim stanie pozostawił niezabezpieczonym, jedynie tylko to było zamknięte, a tu resztę były pod wiatą. Teren, na którym są składowane chemikalia, został ogrodzony policyjną taśmą. Wywieszono także informację o zakazie wstępu. Materiały to kilkadziesiąt 20-litrowych wiader złożone na paletach. Część stoi pod wiatą, część zamknięta w pomieszczeniach. Mają międzynarodowe oznaczenia i najprawdopodobniej pochodzą z Niemiec, mówi Mariusz Sałata ze Straży Pożarnej w Lubinie. Składowisko przeterminowanych substancji chemicznych wykorzystywanych do kładzenia posadzek. Co z tym będzie trzeba zrobić? No to są to substancje przeterminowane, czyli niebezpieczne. Na razie jeszcze nie wyciekają, więc nie stwarzają jako takiego zagrożenia. Na razie chemikalia nie będą przenoszone, jednak z uwagi na rozpoczęte postępowanie ich właściciel będzie musiał unieszkodliwić je na własny kosz. Sprawę wyjaśnia teraz pion do spraw przestępczości gospodarczej lubińskiej policji.